Przynależność była na poziomie 90% do Solidarności. Utrzymał się również ten drugi związek z panem Frantą na czele, ale on grupował nielicznych. Wśród tych pięciu osób, ja sobie to jeszcze muszę skonfrontować, ale moim zdaniem był tak. Robert Wiśniewski był inżynier Tomala, zapomniałem w tej chwili imienia, chyba była Dorota Junga była trzecia, ja czwarty i jeszcze jeden kolega, którego nazwiska nie pamiętam, ale tutaj mam jakby okazję do pytania się, to w każdym razie no, to była ta piątka. Wybraliśmy MKZ Katowice dlatego, że z jednej strony to był przypadek, to nie wynikało z jakichś, że tu mamy sympatię, a tu nie mamy, tylko dlatego, że po prostu większość gliwickich instytutów branżowych, a takich było około 10 w Gliwicach, po prostu rejestrowała się w MKZ Katowice i tu było trochę łatwiejszy był dojazd do tego Gołonoga niż do Jastrzębia. I no mówię, to nie był żaden wybór tego typu, że gdzie indziej nie mogliśmy, no po prostu tu byliśmy, traktowaliśmy to, no właściwie nie widzieliśmy różnicy po prostu w tym. Także i od tego czasu jeździłem, byłem właśnie delegatem na mojego instytutu na cotygodniowe zebrania takie, chyba w czwartek się odbywały w MKZ Katowice, jeździłem do Gołonoga, do Huty Katowice, te zebrania się przez jakiś czas odbywały. Potem zaczęły się odbywać tu w Katowicach na Wełnowcu w hali zakładów cynkowych Silesia. No i tak to trwało po prostu już przez szereg miesięcy, aż do sierpnia 81 roku, czy lipca, już nie pamiętam w tej chwili, kiedy odbył się zjazd grupujący wszystkie zakłady pracy praktycznie z całego województwa katowickiego, czyli zakłady, które należały, które się zarejestrowały w MKZ Katowice, w MKR Jastrzębie, w MKZ Bytom, w MKZ Tychy i w MKZ Tarnowskie Góry. I z tych właśnie wszystkich zakładów został, znaczy te zakłady wyłoniły swoich delegatów na zjazd regionalny. Powstał region Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność. I tak to trwało do grudnia 1981 roku, czyli do wprowadzenia stanu wojennego. Ja w tym zjeździe nie uczestniczyłem, dlatego że była taka proporcja przyjęta, że na 1000 członków Solidarności wybierało się jednego delegata na zjazd. W moim instytucie, jako niewielkim, było nas około 200 członków Solidarności, może 300, już w tej chwili nie umiem powiedzieć, czyli z kilku instytutów był wybierany jeden delegat na zjazd regionalny. Ja, ponieważ pracowałem od 1977 roku w Gliwicach, owszem, byłem znany w moim instytucie i gdyby to był jeden delegat z mojego instytutu, to być może byłbym wybrany, albo ja bym zaproponował przewodniczącego Solidarności Instytutowej na delegata, gdyby on nie chciał, to wtedy miałbym szansę, ale ponieważ z trzech instytutów wyłaniany był jeden delegat, więc tu byli ludzie, którzy na tym gruncie gliwickim działali znacznie dłużej ode mnie, znali się, więc nawet nie próbowałem startować w tych wyborach i delegatem na zjazd regionalny w związku z tym nie byłem. Mieliśmy dobre kontakty z innymi zakładami na terenie Gliwic. Pamiętam jak się przymierzaliśmy już do takiego oficjalnych działań, poszliśmy na zebranie, to jakoś było pod koniec września, nie wiem czy nie 29 czy 27 września, do Instytutu Spawalnictwa, gdzie było zebranie właśnie osób z różnych instytutów na temat właśnie powstawania związku. I pamiętam, wstał taki facet i zapytał takim poważnym głosem,
czy tworzenie nowego związku jest potrzebne. Ja pamiętam, jak ja się bardzo najeżyłem z tego powodu, bo no co to, czy to jest potrzebne. I taka nastała chwila milczenia, taka pauza była i sam sobie udzielił pytań. Tak, jest potrzebne i zaczął no, zalety i potrzebę, wręcz niezbędność tworzenia tego nowego związku podkreślać i okazało się, że to był docent Ryszard Kuszwejko, późniejszy wybitny działacz Solidarności, który w taki sposób właśnie nieco teatralny, ale zaczął to spotkanie, no i już później jakby żadnej dyskusji na temat potrzeby tworzenia związku nie było, tylko było ustalanie pewnych spraw technicznych bardziej. Wszechnica Górnośląska, która no, jakoś przeszła do historii jako dosyć ważne regionalne wydarzenie, powstała właściwie jej, można powiedzieć, trochę przypadkiem, ale jeżeli chodzi o sposób stworzenia. Natomiast instytucją, która wywarła na mnie i na mojej żonie Marii Turkowskiej-Luty wielkie wrażenie, to było Towarzystwo Kursów Naukowych, które zostało powołane w 1978 roku bodajże. Do dzisiaj pamiętam, niestety nie mam tej ulotki, zaginęła w tych różnych trudnych czasach, przy różnych rewizjach. Taka była ulotka wydana przez niezależną oficynę wydawniczą i była odezwa i podpisana przez wielu sygnatariuszy, liczne grono profesorów nauk humanistycznych, filozoficznych, innych, literackich, o powołaniu Towarzystwa Kursów Naukowych, które, o tym no nie chcę mówić, bo Towarzystwo Kursów Naukowych jest powszechnie znane, natomiast na nas to wywarło wielkie wrażenie. My już mieszkaliśmy z żoną tu właśnie w Katowicach i nie uczestniczyliśmy w tych spotkaniach Towarzystwa Kursów Naukowych, które odbywały się głównie w Warszawie, ale również z takiego powodu, bo do tej Warszawy można było pojechać, również z takiego powodu, że to był ten okres, kiedy mnie zależało na otrzymywaniu paszportu i bałem się, że jeżeli pójdę do mieszkania Kuronia na wykład na przykład, zostanę wylegitymowany, spisany i skończy się możliwość dostawania paszportu, a w tamtym momencie to jednak był potężny zastrzyk finansowy, no, możliwość po wakacjach kupienia samochodu, co tak się stało po prostu, no to było czymś no, niebywałym i dawało ogromną jakby swobodę i w poruszaniu się i również no, w robieniu takich pożytecznych rzeczy jak szmugiel książek. Więc no, nie chciałem ryzykować, że mi nie dadzą paszportu w wyniku uczestnictwa w tych w wykładach kursów naukowych. Natomiast przez radio o tym treść tych wykładów była transmitowana przez Wolną Europę czy fragmenty. I było to dla nas przeżycie bardzo ważne. Nawiązywało, bowiem te kursy naukowe, to jest o kursów naukowych nawiązywało w swojej odezwie do Uniwersytetu Latającego, który był no, w latach zaborczych utworzony przez inteligencję polską. No i bardzo nam się to podobało. I pamiętam, że chyba 15 października odbył się takie zebranie założycielskie katowickiego KIK-u. 15 października 80 roku. No i tam ja wystąpiłem, byliśmy z żoną na tym spotkaniu i ja wystąpiłem z takim apelem, że skoro tu się tak zbieramy, to żebyśmy zrobili taką wszechnicę po prostu w ramach Klubu Inteligencji Katolickiej. Ale jakoś to przeszło bez większego echa. I ja wtedy miałem lat 29, podobnie jak i żona, więc no, byliśmy jeszcze młodymi ludźmi
i nie byliśmy tą taką, nie należeliśmy do takiej grupy już wrośniętej, tym bardziej, że mieszkaliśmy od kilku lat dopiero w Katowicach, wrośniętej. No i jakby ten nasz apel, bo to powiedzmy ja to wyartykułowałem, ale to był nasz wspólny apel, to przeszło bez większego echa. I nas nurtowało do tego stopnia, że to mogę powiedzieć jako taką ciekawostkę, że po tym moim wystąpieniu podeszła do nas pani Marianna Murza, przedstawiła się jako sędzia Sądu Wojewódzkiego i powiedziała, że wypowiedziała prorocze słowa, że musimy się razem trzymać, bo nam ta znajomość z nią, sędzią, może się okazać przydatna jeszcze w życiu. No i rzeczywiście w parę lat później, gdy zostałem aresztowany, to mój najlepszy obrońca, mecenas Janusz Kral, to właśnie był tym, kogo poleciła pani Marianna Murza. Więc to już jest, mówię, taka ciekawostka, symptomatyczna zresztą, no i pokazująca mądrość pani sędzi, która nie dowierzała temu systemowi i jakby mogła przewidywać różne jeszcze koleje losu, co stało się faktem. Ale wracając do Wszechnicy. Otóż, ponieważ ta sprawa towarzystwa takiej Wszechnicy nurtowała nas bardzo, na zebraniu Komisji Zakładowej Solidarności Uniwersytetu Śląskiego, moja żona była wtedy pracownikiem, zabrała głos przewodniczącym Solidarności na Uniwersytecie był dr Jan Jelonek, fizyk. Żona zabrała głos i powiedziała, że żeby tu utworzyć taką Wszechnicę również. Na co Jelonek, nie zastanawiając się wiele, powiedział, no masz pomysł, to go realizuj. No i tak się to zaczęło. Przygotowaliśmy apel i ten apel został ostatecznie już wydrukowany w bodajże pierwszym czy drugim numerze Wolnego Związkowca w 1981 roku, czyli tam gdzieś chyba 7 stycznia, o ile dobrze pamiętam. I poinformowaliśmy o powstaniu Wszechnicy Górnośląskiej, o tym, czym się będzie zajmować. No i ten apel, wtedy Wolny Związkowiec był drukowany w nakładzie bodajże 40 tysięcy egzemplarzy, więc ten apel rozszedł się szeroko. No i przystąpiliśmy, wtedy już właściwie ten apel był ukoronowaniem pewnych naszych działań. Powstała Rada Programowa, w jej skład wszedł profesor Ireneusz Opacki, polonista, który chyba wtedy pełnił obowiązki rektora i po prostu on, jest to również jego wielka zasługa, oprócz tej rzeszy działaczy, że pan profesor wyraził zgodę na odbywanie wykładów w aulach Uniwersytetu Śląskiego. To było bardzo ważne, bo na przykład w Akademii Ekonomicznej przez długi okres czasu się borykali z rektorem Messnerem, po prostu, który blokował, który był wtedy, nie wiem, czy nie był czasem członkiem biura politycznego, w każdym razie wysoką figurą partyjną i blokował tego typu działania. Na uniwersytecie nie mieliśmy problemu, tym bardziej, że bardzo chyba takim wydziałem, gdzie była atmosfera najbardziej sprzyjająca tego rodzaju działalności i Solidarność była najmocniejsza, najsilniejsza, był Wydział Fizyki. Tam był profesor August Hełkowski, i tam to już w ogóle było hulaj dusza, piekła nie ma, było wszystko wolno. Do tego stopnia, że mieliśmy, wypracowując taką formułę Wszechnicy, gdzie spotkania odbywały się w różnych zakładach pracy, prelegenci przyjeżdżali do różnych zakładów pracy, ale takim jakby flagowym przedsięwzięciem Wszechnicy były co czwartkowe spotkania o godzinie 17:00, na wydziale w auli Wydziału Fizyki Uniwersytetu Śląskiego i to było tyle ważne, że istniała blokada informacyjna tych naszych po prostu spotkań, o tych naszych spotkaniach. To informacje ukazywały się w Wolnym Związkowcu,
owszem, czasem w niektórych innych pismach solidarnościowych, o pismach partyjnych nie było mowy, jak Trybuna czy Dziennik Zachodni, tam nikt by takich informacji nie zamieścił. W każdym razie to wszystko, no wyrobiliśmy sobie taką renomę, że wiadomo było, że w każdy czwartek o 17 jest spotkanie i zawsze ta aula była pełniutka, nabita po brzegi, czyli tam w niej było 350 do 400 osób, zawsze przychodziło. W momencie, gdy opublikowaliśmy tą odezwę na początku stycznia 1981 roku, nazwaliśmy to nasze przedsięwzięcie Wszechnicą Górnośląską. Dlaczego? Była we Wrocławiu już w tym czasie, powstawała Wszechnica Robotnicza. Ja uważaliśmy z żoną, że identyfikacja powinna być regionalna, to po pierwsze. Po drugie, ona nie była skierowana tylko do środowisk robotniczych, a może nie przede wszystkim. Dlatego, że ona była do wszystkich środowisk skierowana. Nazwanie Wszechnicy Wszechnicą Robotniczą by sugerowało, że ona jest dla jakiegoś jednego środowiska. Nie, ona była skierowana ta propozycja do wszystkich środowisk i te wszystkie środowiska w tym uczestniczyły. Przychodziło mnóstwo inteligentów, przychodziło mnóstwo również robotników. Jako ciekawostkę powiem, że Zbyszek Kupisiewicz i jego żona poznali się, Teresa, poznali się na wykładach Wszechnicy po prostu. Także to jest, no, można powiedzieć, wszechnicowe, jedyne znane mi małżeństwo. Natomiast w ogóle możliwość zamieszczania ogłoszeń w Wolnym Związkowcu była nie do przecenienia, a dlatego jak już mówiłem, z powodów takich, że gdzie indziej to się nie mogło ukazać w pismach tych oficjalnych, więc tam kontakt z Wolnym Związkowcem miałem już od momentu rejestracji, bo przy rejestracji był osobą, która była przy tej rejestracji poza Robertem Wiśniewskim i mną z Instytutu, był Zbigniew Kupisiewicz, wówczas 23-letni chłopak, technik. Ja byłem magistrem 29-letnim i pamiętam, że z wytrzeszczonymi oczami obserwowałem poziom tego młodego człowieka, bardzo inteligentnego, który był znacznie bardziej ode mnie zorientowany o realiach. I no, byłem zafascynowany właśnie postacią jego jako młodego działacza, bardzo inteligentnego, kulturalnego. No i ta znajomość przerodziła się z latami, już mówię, trochę wbiegam w przyszłość, w wielką przyjaźń. I także nie mieliśmy żadnego problemu, wszystkie informacje, jakie były niezbędne, chcieliśmy opublikować w Wolnym Związkowcu, to przez Kupisiewicza były zamieszczane. Ale jak ktoś przyjeżdżał na Śląsk, to staraliśmy się, żeby tych spotkań było więcej, żeby jego wysiłek przyjazdu nie był zmarnowany po prostu. Czyli jak już ktoś przyjechał, no to miewał najczęściej po kilka spotkań, przy czym to było wszystko się działo w okolicach czwartku, tam było o godzinie 17. Tu w kopalni Wujek mogło to być to spotkanie podczas pobytu profesor Staniszki na Śląsku. Znów tu dodam taką ciekawostkę, że po spotkaniu Wszechnicy zaprosiliśmy panią profesor do nas do domu na kolację. Była godzina jakaś tam koło 20 i ja mówię, że ona miała jechać nocnym pociągiem do Warszawy. Nocny pociąg to było o północy. I tu jeszcze dodam niezwykłą ofiarność i skromność prelegentów. Tłukli się osobowymi pociągami 5 godzin do rana. Jak ona się dowiedziała, że ja jadę do Warszawy, ja się wybierałem do Warszawy, bo jechałem po książki wydawnictw niezależnych. No i powiedziałem, że ja zaraz jadę do Warszawy moim maluchem. No to ona powiedziała, że chętnie by się zabrała tym maluchem do Warszawy. No i bo dla niej to i tak będzie lepiej, jeżeli przyjedzie późną nocą,
niż po prostu rano o 5, bo jutro następnego dnia miała zajęcia w Warszawie. No i tak to była taka drobna kobieta, z tyłu siedziała tam zwinięta w kłębek w tym moim warczącym maluchu na tylnym siedzeniu, trochę tam drzemała i o godzinie jakoś w 12:30 w nocy dowiozłem ją do jej mieszkania na Saskiej Kępie. Ona mówi, no to teraz sobie weźmie prysznic, do rana się jeszcze wyśpi i będzie miała ten dzień dużo łatwiejszy, niż gdyby wróciła pociągiem. Ale chciałem powiedzieć właśnie o takiej wielkiej skromności i tych osób, które przyjeżdżały, nie brały za to wynagrodzenia. Jeżeli już, to niektórym płaciliśmy koszty przejazdu, natomiast nigdy nie wypłacaliśmy honorarium za spotkanie. I pamiętam takie zdarzenie, była tu pani od Konstytucji. W tej chwili nie umiem powiedzieć nazwiska, ja to gdzieś to trzeba będzie uzupełnić po prostu. Pani Janina Zakrzewska, doktor praw, konstytucjonalistka, która była u nas tu z wykładem i pamiętam, jak mi się serce ściskało, bo odprowadziliśmy ją na pociąg właśnie odjeżdżający czy 005 czy 0010 do Warszawy. Pociąg był zatłoczony i ta kobieta no, nie miała nawet miejsca siedzącego. Na stojąco dojechała do Warszawy od północy do 5 rano, bo 5 godzin te pociągi jeździły wtedy. To było właśnie takie zdarzenia z jednej strony nas ogromnie no, podtrzymywały na duchu, chęć właśnie uczestniczenia prelegentów w tych spotkaniach, jak również ofiarność, skromność. To było takie bardzo ujmujące, no nie muszę mówić, po prostu dzisiaj chciałbym zobaczyć kogoś, kto by zechciał w takich warunkach podróżować za darmo, po prostu ze swoją wiedzą. Myślę, że warto o tym mówić, nawet trzeba o tym mówić, żeby w dzisiejszych czasach, gdzie jest taka interesowność każdych działań, gdzie działania społeczne właściwie są ośmieszane po prostu, że za wszystko się żąda pieniędzy, wielu ludzi żąda pieniędzy. Powstają fundacje, które dają etaty, często przede wszystkim dla pracowników. To jednak przypominać tamtą działalność społeczną, wielką ofiarność i wielką rolę tamtej inteligencji w doprowadzeniu do wolności polskiej. Kto był dokładnie pierwszym prelegentem, to w tej chwili dokładnie nie pamiętam, bo to tak jakby trochę z marszu się działo, bo nie wszystkie wydarzenia, jakie miały miejsce, to odbywały się już w ramach Wszechnicy. Pamiętam takie pierwsze spotkanie, bodajże 5 grudnia, które się odbyło w Katowicach na Politechnice, gdzie uczestniczył w tym spotkaniu, było spotkanie z Adamem Michnikiem, aula na Politechnice, miejsc 500, znaczy wypełniona była po brzegi, mająca 500 miejsc i to było 5 grudnia. To nie było jeszcze w ramach Wszechnicy, to Politechnika zaprosiła po prostu Michnika. I to było spotkanie bardzo takie, to był początek działań, gdzie różna swołocz dawała odpór po prostu właśnie takim siłom antysocjalistycznym. I to był taki docent Knobelsdorf partyjny, który strasznie zresztą wojnę usiłował toczyć, został ośmieszony, był jakimś sekretarzem PZPR, no był jednym z pierwszych, którzy uciekli na zachód. Po prostu nie w stanie wojennym, tylko jeszcze za czasów Solidarności. Zresztą też taki wielki działacz partyjny z mojego instytutu też czym prędzej czmychnął na zachód w 81 roku, jeszcze przed stanem wojennym. Więc ci ludzie jako pierwsi często uciekali, no tacy to byli ideowcy. Ale wracając do pytania, jacy byli prelegenci. Było wielu prelegentów, dzisiaj byśmy ich nazwali politykami czy politologami, jak Jacek Kuroń, jak Michnik, jak Andrzej Czuma, jak Mirek Chojecki, który był szefem oficyny wydawniczej Nowa, instytucji
o nie do przecenienia, o znaczeniu nie do przecenienia dla wolności, ale mieliśmy ogromną grupę profesorów, tak jak profesor, wtedy jeszcze nie była profesorem, pani Jadwiga Staniszkis, była pani Janina Zakrzewska, mieliśmy ogromną, mieliśmy literaturoznawców, takich jak Tomasz Burek, ale mieliśmy nie tylko, był dziennikarz Jan Walc, przedwcześnie zmarły, ale przede wszystkim mieliśmy ogromną grupę historyków. Był profesor, trochę później, był profesor Wacław Długoborski, no, którego aktach tam różnych ciekawych rzeczy się w IMP nie dopatrzono, ale wtedy miał, pamiętam, taki bardzo ostrożny wykład o Katyniu. I profesor nie postawił takiej kropki nad i, że to zrobili Rosjanie, tylko przeprowadził analizę historyczną w świetle ówczesnych dokumentów i powiedział, co by wskazywało, że Katyń zrobili Rosjanie, a to jakie są wątpliwości. W każdym razie z tego przeprowadzonego wywodu naukowego jednoznacznie wynikało, że mordu dokonali Rosjanie. I właśnie ta elegancja wykładu doskonałego profesora, no, wywołała aplauz i entuzjazm słuchaczy, którzy byli bardzo radykalnie nastawieni do tego, co się w Polsce działo, i często dużo bardziej radykalni słuchacze byli od prelegentów. Tu może trochę wybiegnę w przyszłość i powiem o takim wydarzeniu, które już kończyło działalność naszej Wszechnicy 10 grudnia 1981 roku, gdzie wzięliśmy, to chcieliśmy być tacy otwarci i w związku z tym był taki tytuł tego spotkania, takiego panelu, socjalizm, rewizjonizm czy reformizm. No i w tym spotkaniu brali udział i politycy prawej strony, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, jak bodajże Andrzej Czuma prowadził to spotkanie. No, muszę to sobie przypomnieć, bo nie chcę tutaj właśnie właściwych nazwisk prowadzić. W każdym razie w tym spotkaniu również brali udział politycy lewej strony, Andrzej Werblan i Jerzy Wiatr. I to była lewica partyjna i byli ludzie z prawej strony. I wiem, że nam się wydawało, że to jest to taki dobry pomysł spotkania, które różne poglądy, starcie różnych poglądów pokaże. A powiem tyle, słuchacze, to był chyba jedyny taki przykład, gdzie nie wyczuliśmy nastrojów społeczeństwa. Społeczeństwo nie było żadne zainteresowane żadnym rewizjonizmem ani reformizmem, po prostu rzuciło się na, bo zawsze takie spotkania miały taki element wykładu i później pytania z sali. I te pytania z sali bardzo ożywiały te spotkania i tu podczas pytań z sali, po krótkiej dyskusji panelistów, pytania z sali były jednoznaczne i po prostu ludzie nie chcieli żadnego reformizmu ani rewizjonizmu, po prostu chcieli po prostu odrzucenia komuny. I to przypominam, działo się to 10 grudnia, czyli w czwartek, a stan wojenny wprowadzono od północy w niedzielę, parę dni później. Wszechnicę tworzyli, Wszechnicę w sensie takim organizacyjnym, tworzyli ludzie związani z Solidarnością, głównie Uniwersytetu, ale nie tylko, i również ludzie, młodzi ludzie związani z NZS po prostu, członkowie NZS-u różnych uczelni. I nie chciałbym, wśród pracowników ogromną rolę, oprócz doktora Jelonka, doktora Kasprzyka z fizyki, był doktor Zygmunt Barczyk z Akademii Ekonomicznej, poza moją żoną i mną jeszcze ogromną rolę odgrywał Edward Rodek, który był pracownikiem technicznym na Wydziale Fizyki i on zawsze przygotowywał salę do nagrywań i, znaczy salę te, gdzie odbywały się te spotkania i nagrywał te spotkania. I później odgrywane były, te taśmy były przegrywane
i krążyły później po regionie jako, jako no, dodatkowy materiał. Bardzo dla ludzi ciekawy, nie wszyscy mogli brać udział w tych spotkaniach wszechchińcowych, mieli możliwość odczytania tego, a spośród młodych ludzi to tu sobie jakby będę musiał uzupełnić, żeby nie pominąć ważnych nazwisk, ale wśród młodych ludzi, którzy tworzyli tą Wszechnicę, to był Wojtek Szarama, dzisiejszy poseł PiS-u, był Jaś Jurkowski, historyk, była Aleksandra Izdebska, polonistka, był Tomek Pol z Akademii Ekonomicznej, był Andrzej Węgierski z Politechniki Śląskiej, był Krzysztof Tylec też z Wydziału Nauk Społecznych, ale to mówię, nie wymieniłem jeszcze wszystkich godnych wymienienia i ważnych osób. Wszechnica Górnośląska w krótkim czasie, bo właściwie jeszcze przed wakacjami, uzyskała ogromną popularność i był to taki okres również, kiedy nasilała się rywalizacja między poszczególnymi MKZ-ami. No i MKZ Katowice, ponieważ ja tam byłem no, ważnym działaczem, można powiedzieć od strony technicznej prowadziłem tą Wszechnicę, czyli zdobywaliśmy prelegentów, woziliśmy ich, mieliśmy dobre kontakty, żona z drugiej strony gwarantowała poza merytorycznym wkładem, często bezcennym, w poszukiwaniu doskonałych prelegentów, gwarantowała ten kontakt z Uniwersytetem Śląskim, więc była pokusa, żeby tą Wszechnicę, ponieważ te MKZ ze sobą rywalizowały, żeby MKZ Katowice chciał, żebyśmy byli afiliowani przy MKZ Katowice. Jastrzębie chciało, żebyśmy byli afiliowani z racji tego, że Uniwersytet z kolei był afiliowany przy MKZ Jastrzębie, żebyśmy tam z kolei, my powiedzieliśmy, że nie będziemy przy żadnym MKZ afiliowani, dlatego że my służymy całemu środowisku, a nie chcemy być narzędziem w jakiejś rywalizacji między właśnie poszczególnymi MKZ-ami. No i tak dotrwaliśmy właściwie do czasu zjednoczenia regionu i dopiero jak powstał jeden region Śląsko-Dąbrowski, to ja z dniem 1 września 81 roku razem z dwoma innymi osobami zostaliśmy pracownikami zarządu regionu i tym pracownikiem zarządu regionu byłem przez wrzesień, październik, listopad i bo to chyba z dniem 1 września, nie października, to też no nieważne. W każdym razie byliśmy tymi pracownikami regionu do 13 grudnia, kiedy to Wszechnica się skończyła. I tu nawiążę właśnie do tego konfliktu z zarządem regionu, który miał miejsce na tle tego spotkania z właśnie tego, tej dyskusji panelowej rewizjonizm czy reformizm. Otóż my wchodząc, godząc się na wejście w struktury regionalne Solidarności jako Wszechnica, zagwarantowaliśmy sobie, przynajmniej tak nam się wydawało, zagwarantowaliśmy sobie niezależność. Niezależność programową, że nikt nam nie będzie narzucał. Gdy no, narzucał po prostu tego, kogo mamy zapraszać. I to się sprawdzało przez kilka miesięcy, ale pamiętam jak dziś, że jakoś tak parę dni przed tym spotkaniem, gdzie miał być Werblan i Wiatr, oprócz działaczy no, niepodległościowych, zarząd regionu ustnie powiadomił nas, że zabraniają nam odbycia tego spotkania. Po prostu, no bo jakieś musiało być, ja już wcześniej mówiłem o tym o takim odrzuceniu tego rodzaju dyskusji przez słuchaczy Wszechnicy, natomiast no, jak gdzieś tam w zakładach pracy ktoś usłyszał, że jakiś werblan ma być czy wiatr, to musiałoby to wywołać też niezadowolenie, no i koledzy w zarządzie regionu nam zabronili. Na co ja odpowiedziałem, że zabraniać to sobie mogą,
ale my mamy autonomię, w związku z tym nie przyjmujemy tego do wiadomości. Spotkanie się odbyło w czwartek. Nie wiem, czy nas zawiesili, czy zamierzali nas zawiesić, po prostu z racji tego spotkania, no ale już nie zdążyli w praktyczny sposób, bo parę dni później wprowadzony został stan wojenny, a zarówno ci, którzy chcieli nas zawieszać, jak i ci nie doszli zawieszani, znaleźli się zgodnie już w obozie dla internowanych, no i komuna nas pogodziła.